końcu mam energię, której nie miałam jeszcze godzinę temu, gdy nagrywałam stories na Instagrama, bo generalnie dzisiaj zapraszam Was na maraton 24 godziny czytania. Ustawiłam sobie ten maraton na 8 rano, ale wstałam koło 10, chyba za 20:10, ponieważ pada, od rana pada i nie mogłam wstać, bo kiedy pada, to ja nie jestem w stanie się obudzić. Nic, ale to po prostu żadna siła nie jest w stanie mnie wtedy ściągnąć z łóżka, kiedy za oknem jest szaro, buro i ponuro, więc tak, potrzebna była herbata, kąpiel, te sprawy, więc w ogóle mam fajny kubek, który powinien nazywać się nie w poniedziałek czuję weltschmerz, a we wtorek, to znaczy jeszcze godzinę temu, bo już teraz po weltschmercu po prostu keine Spuren, czy jak to się mówi po niemiecku, zero śladu, czy Spuren do ślady, nie pamiętam już w ogóle niemieckiego, w każdym razie, tak, robię ten maraton, ponieważ ostatnio mi nie wyszedł, robiłam maraton razem z Made by Caroline oraz Another Pony, dziewczyny zrobiły swoje maratony, więc linki do ich maratonów znajdziecie w opisie poniżej, a ja dałam ciała, bo nagrałam jakąś minutę. Oczywiście, dlaczego tak wyszło, bo to wina Caroline. Ustaliła termin, który mi po prostu nie pasował. I jeszcze Joanna Opiat-Bojarska zaprosiła mnie tego dnia do Escape Roomu, ponieważ to jest tutaj, czekajcie, tak, to jest jej książka Ucieczka. Aśka wyszła sobie z założenia, że w ramach promocji tej książki będzie zapraszać swoich czytelników, no właśnie Escape Roomu w różnych miejscach w Polsce, więc czytelnicy albo sami do niej się zgłaszali, bo ona miała taką informację na stronie, żeby ludzie się do niej zgłaszali, albo sama pisała co do niektórych osób, tak napisała do mnie, tak się poznałyśmy. Aśka jest cudowna, chyba mówiłam wam o tym, jak ona jest genialna, więc dzięki temu właściwie przeczytałam tę książkę, ale to już po maratonie, bo maraton spędziłam właściwie najpierw w Escape Roomie numer 1, to się nazywało Breslau, coś z Breslauem, bo to jest Exit, Jezu, nie pamiętam jak to się nazywało, ale to był Wrocław Exit, coś tam, i Escape Room, że Wrocław, Breslau, coś tam, a potem poszliśmy do kolejnego Escape Roomu i to był Obłęd, i Obłęd był, ja sobie takie tam fazy nawkręcałam z Egzorcystą i w ogóle przy okazji, a potem poszliśmy sobie na Ploty, więc tą naszą ekipą Escape Roomową, także w ogóle nic nie przeczytałam, także dzisiaj postanowiłam sobie to nadrobić. I tak, jeszcze godzinę temu myślałam, że będę czytać Nielegalnych Sewerskiego, ponieważ Olga ostatnio o tym mówiła, a ja bardzo lubię takie szpiegowskie klimaty i kiedy widzę deszcz za oknem, to wydaje mi się, że no, takie szpiegowskie klimaty są po prostu genialne na taką pogodę, ale mój czytnik pokazuje, że w ogóle jestem na, bo tak sobie siedziałam, jadłam śniadanie, czytałam, nie nagrywałam wtedy żadnych ujęć, bo to byłoby takie głupie ujęcia, wyglądałam jak pół dupy za krzaka, więc mam tak, mam tutaj nielegalnych, niewiernych, nie coś tam. Te trzy takie części, bo kupiłam sobie ostatnio e-booka i mój czytnik pokazuje mi, że zostało mi jeszcze 41 godzin czytania, 41 godzin 24 minuty, więc po moim trupie, żebym miała o czym mówić podczas tego maratonu, stwierdziłam, że zrobimy trochę taką małą podmiankę. Dokończę coś, co miałam czytać wcześniej, podczas tamtego maratonu, ale co nie wyszło, bo podczas tamtego maratonu czytałam m.in. Kirkę, przeczytałam wtedy 90 stron, aha, bo wtedy jeszcze montowałam jakiś filmik dla Was, dlatego w ogóle nie miałam czasu na ten maraton, ale czytałam Kirkę, 100 stron, jestem zachwycona, albo 90, i bardzo mi się to podobało, więc jestem ciekawa, jak autorka dalej ten wątek jakoś nam rozwinie, tej całej Kirkę, chociaż zdaję sobie sprawę, że pewnie nie będzie tutaj jakichś takich ochów, achów, fajerwerków, jakiejś zawrotnej akcji, ponieważ sama historia Kirkę nie jest jakąś taką historią fascynującą, tak jak na przykład historia Medei. Myślę, że z Medei można by wykrzesać tak zajebistą historię, że po co ja o tym mówię? Może sama powinnam usiąść i zacząć pisać o Medei, ale nie, dobra, zobaczymy Kirkę, dzisiaj będę dalej czytała Kirkę, no i będę też czytała A Court of Frost and Starlight, słynny Akofa Sergi Mas, z naprawdę przeboską okładką. Widzicie tą okładkę? Nie, ta okładka jest piękna. Jak będzie z treścią? Nie wiem, Popbooks mnie trochę nastraszyła, że no nie do końca, ona jest fanką, ona bardzo lubi serię J. Mans i bardzo lubi całą tą serię dworową, ja zresztą też bardzo lubię serię dworową, więc nie wiem, naprawdę nie wiem, bo słyszałam tak skrajne opinie na temat tej książki, że to się jeszcze okaże, także moja lektura na dziś to na razie A Court of Frost and Starlight oraz muszę dokończyć Kirkę i jak dokończę to i przeczytam to, to może jeszcze starczy mi czasu na coś jeszcze, ale wolę nie obiecywać, więc godzina 12, mam trochę sobie czytania, idealny czas, żeby zacząć maraton, który zaczął się o godzinie 8 rano, ja siadam o 12, mówię się trudno i żyję dalej.
Ola, masz rację. To się tak okropnie czyta, że to się po prostu w głowie nie mieści. Tu się nic nie dzieje, tu się po prostu nic nie dzieje. Jest przesilenie zimowe, kupują prezenty. Oczywiście Fejra i Rysiek muszą sobie... Nie, wiecie co? Pomyślałam sobie, że zrobię sobie przerwę w czytaniu. Idę właśnie do kina na Whitney i jadąc do kina... No nie będę robić przerwy, bo będę to dalej czytać. Więc jadąc do kina będę dalej sobie czytała A Court of Frost and Starlight, ale nie podoba mi się, póki co nie podoba mi się. Znaczy, widzę, że pewne wątki może mają potencjał, ale Sara J. Maas spada, więc parasol, no... Więc okej, dobra. Sara J. Maas leci, to leci, okulary nie muszą lecieć. Gdzie dam klucze? Czy ktoś widzi? Tutaj dam klucze, nigdy nie wiem, gdzie klucze zostawiam, więc... Widzimy się później. Zobaczcie, kto wstał! Wracam z Whitney, a tutaj Katniss w pełnej gotowości, żeby dostać jeść. No ale kochanie, najpierw sobie wiesz co? Pośmigaj po blacie, bo to jest to, co koty robią najlepiej. Śmigać po blacie, kraść jedzenie, prosić o jedzenie, spać, prosić o drapanie. Także tak, Katniss, pod tymi względami jesteś po prostu cudownym kotem, idealnym. A teraz tak, jeżeli chodzi o Akofas. Akofas skończony i nigdy więcej. Serio, jeżeli chodzi o tę serię, mówię pas. Ja pas. Ja już nie chcę mieć do czynienia z tą serią. Wydaje mi się, że Sara J. Maas nie ma na nią pomysłu, albo po prostu nie miała pomysłu na tę nowelkę, w której nic się nie dzieje, tylko Rysiek Febra. Wydaje mi się, że Nesta mogłaby doczekać się ciekawego rozwinięcia tutaj, ale jeżeli Nesta zostanie na przykład główną bohaterką kolejnej części Dworów, to wydaje mi się, że Sara J. Maas i tak ją po prostu sprowadzi do parteru, ponieważ ona ma o wiele ciekawszych bohaterów drugoplanowych niż pierwszoplanowych, także mamy Febrę Ryśka, jeżeli ich nie będzie, to myślę, że inni na tym ucierpią, więc w sumie nie wiem, czego oczekiwałabym od tej serii, ale na pewno nie tego, co dostałam od tej książki, która jest po prostu skokiem na kasę. W moim odczuciu to skok na kasę. Ja oczywiście rozumiem i szanuję zdanie fanów, takich zagorzałych fanów, którzy cieszą się, że Sara J. Maas napisała kolejną książkę, ponieważ dzięki temu mogą znowu obcować ze swoimi ukochanymi bohaterami. Ja to rozumiem, ale nie. Osobiście czekam na finał Szklanego Tronu. To rzeczywiście zapowiada się bardzo ciekawie. I mam nadzieję, że autorka nie położy zakończenia, bo jak wiadomo, ona lubi takie idealne, słodziutkie rzeczy. Nawet jeżeli dzieje się coś złego, to oczywiście końcówka jest jaka jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o serię Dworów, Dwór Skrzydeł i Zguby. Kto czytał, ten chyba wie, o co mi chodzi, więc tak, w tej książce mówię nie. Nie wiem, czy zrobić jakieś szersze omówienie, czy chcecie, czy nie. Jeżeli tak, dajcie znać. Nie wiem, czy nagram, naprawdę nie wiem, czy nagram, bo autentycznie... Gdy myślę o tym, to nie i raz jeszcze nie. Jeszcze ten seks, tak opisany seks, to w ogóle nie jest dla młodzieży, to absolutnie nie jest książka dla młodzieży, serio, 50 twarzy Ryśka, nie. Mówię tej książce nie, a jeżeli chodzi o Whitney, o mój Boże, wiecie co, idźcie do kina na ten film, jeżeli lubicie, chociaż tak, no jeżeli lubicie Whitney, to pewnie byliście na tym, a jeżeli za bardzo może nie znacie jej twórczości, albo chcielibyście zobaczyć jakąś ciekawą biografię, to myślę, że to byłby film idealny, ponieważ to nie jest biografia w tym stylu, że znaleziono aktorkę, która gra Whitney, tylko tam rzeczywiście są fragmenty rozmów z jej rodziną, z jej przyjaciółmi i są też takie archiwalne jakieś nagrania Whitney, oczywiście tam sceny z koncertów, czy muzyka, która naprawdę bardzo fajnie jest, przeplata się ze wszystkim, czy też takie bardziej zakulisowe smaczki, to co ona mówiła o Poli Abdul, czy no konkurencja niezła, więc pod tym względem to jest naprawdę bardzo ciekawa biografia, bardzo fajnie, może zmontowana bardziej niż nakręcona, ponieważ to bardzo nie było czego kręcić poza rozmowami z jej bliskimi i bardzo smutny obraz tego, jak ta kobieta z takim ogromnym talentem, jak stoczyła się na
samo dno, narkotyki, te takie toksyczne relacje, to jest po prostu smutne i to jeszcze jak jej córka skończyła, to w ogóle było też bardzo, bardzo smutne. Więc ja jestem tym filmem po prostu urzeczona. W ogóle zanim zaczęła się Whitney, była też reklama biografii Aleksandra McQueena, dokument o Aleksandrze McQueenie i to wchodzi chyba 20 lipca do kin. I też na pewno pójdę do kina na ten film, bo generalnie Aleksander... To jest takie niesprawiedliwe, że osoby obdarzone takim talentem, które mogłyby tyle osiągnąć, no, że kończą tak, a nie inaczej, więc zapowiada się kolejny smutny film, który na pewno obejrzę, ponieważ Aleksander McQueen był po prostu geniuszem, tak samo jak Whitney była geniuszem, więc to jest niesamowite, ile ona w ogóle znaczyła dla tej swojej społeczności afroamerykańskiej, ile osób stawiało się w kościele, żeby się za nią modlić, ile osób tych czarnoskórych dzięki niej zaczęło mieć inne nastawienie do hymnu Ameryki. I to jest takie... Zobaczcie ten film, bo naprawdę warto, nie będą się rozwodzić. W ogóle ten vlog będzie taki, wiecie, zamiast jakieś ładne, fajne sceny czy coś, nie wiem, z ulicy, to nic nie nagrywałam, ponieważ jest mokro, ponieważ pada i nie ma za bardzo czego nagrywać, więc po prostu siedzę i gadam w różnych miejscach. Tak wygląda ten mój maraton. Właśnie maraton, który robię razem z Bibliomanem. Wojtek przyłączył się do maratonu, a ja o nim nie wspomniałam, więc jakby co, odsyłam też na kanał Wojtka, żeby zobaczyć, jak tam mu poszedł ten maraton. Za mną jest właściwie tylko ta książka, nie liczę tych 3% nielegalnych i zabieram się zaraz za Kirkę. Robimy przerwę w czytaniu. Tak, robimy przerwę w czytaniu. Słuchamy Beatlesów, bo brat mi przyniósł wczoraj płyty, mam tutaj piosenki z plecaka Tic Tac, a to są moje płyty z dzieciństwa, no i oczywiście Beatlesi, których dostałam od rodziców na gwiazdkę, więc okej, to jest akurat coś nowszego. Mam też O głupim Tomku, Wilku, Niedźwiedziu, Piccolo Corodel Antoniano, smerfne hity, ale w takim wydaniu, że tego w życiu nie słyszeliście. A ta trawa, jasna rzecz, niebieska także jest. Niebieski, cały smerfów świat. Niebieski smerf. I teraz uwaga, hit, bo są to piosenki śpiewane przez Ryszarda Rynkowskiego, przez, nie wiem, Jerzego Kryszaka, Wojciecha Młynarskiego, Irenę Jarocką, Halinę Prąckowiak. Także są to takie, wiecie, smerfne hity z lat 80. Tutaj ta piosenka nazywa się Kropelką Złotych Marzeń, a ja całe życie myślałam, że ta piosenka to po prostu bursztynek. Uwielbiam, wiecie co, nie pamiętam wszystkich piosenek stąd, na pewno jakieś Pożyczki z Nadrzeczki, nie mam pojęcia co to jest, czy Trzy Wesołe Wielkoludki. Generalnie w tym zestawie brakuje mi ogórka, ogórek wąsaty, jakoś tak to szło. Rocznik 85 na pewno to zna, trochę starsze, trochę młodsze, w sensie nie wiem, lata 90 też na pewno to kojarzą, bo nie wiem w sumie jakich piosenek słuchaliście po roku, nie wiem, 2000. Ale ja mam ogromny sentyment do tego. Także cieszę się, że dostałam te płyty, że brat mi je przywiózł z Ełku. Taki tam przerywnik w czytaniu Kirkę, która bardzo mi się podoba. Im dalej czytam, tym jest lepiej. To znaczy, nie ma tutaj zawrotnej akcji, tak jak przewidziałam. Jest to takie dosyć... Dla niektórych może to się wydać nudne, ponieważ tej akcji nie ma tutaj. To nie jest takie opowiedzenie mitów w stylu Riordana, który właściwie nawet nie tyle opowiada te mity w Persiaku czy gdzieś, tylko on wykorzystuje te mity do swoich celów, do tego uwspółcześnienia. Tutaj natomiast rzeczywiście przenosimy się do tych czasów dawno, dawno temu. Ten czas płynie nam tak bardzo wolno. Kirkę jest uwięziona na wyspie, na którą przybywa tam kilka różnych osób i generalnie do końca zostało mi 150 stron, także jestem ciekawa jeszcze, jakie będzie zakończenie i dopiero potem opowiem o całej książce. Książce, którą jestem urzeczona. Kirkę, daj się oczarować. Póki co mnie oczarowała, ale niech pal dnia przed zachodem słońca, zobaczymy, jaki będzie finał tej historii.
okej. Mam nadzieję, że to w miarę wygląda, chociaż to, że teraz grzywka mi rośnie, więc się za bardzo nie układa i nie będzie się układać przez najbliższy czas, ponieważ chcę się jej pozbyć, a to oznacza, że będę wyglądała tak troszeczkę jak klump, ale biorąc pod uwagę to, jak wyglądałam na początku tego całego mojego vlogowania, chodzi o Babskie TV, to myślę, że gorzej być nie może, bo wtedy pamiętam, jak ja byłam załamana, generalnie miałam włosy gdzieś dotąd i nie miałam grzywki, wzięłam udział w metamorfozie i fryzjer zrobił mi to, co zrobił, i miałam do wyboru albo poczekać 2 lata, zanim mi włosy odrosną, żeby wejść z moim paplantem na YouTube, albo wejść od razu wyglądając tak, jak wyglądałam. Wybrałam opcję numer 2 i teraz mniej więcej widzicie, jak wyglądałam w tym okresie w Babskim TV, jak mi te włosy rosły. Not really. I też nie ubierałam się na czarno, to znaczy ubierałam się na czarno, ale specjalnie na potrzeby filmów. Jakieś takie jaśniejsze rzeczy sobie znajdowałam albo pożyczałam od Ani, taki sweter kiedyś pożyczyłam, właśnie pudrowy, bo były takie głosy, że ja za bardzo wiecznie chodzę, wiecie, ubrana na czarno, żebym trochę się jakoś inaczej zaczęła ubierać, więc jakby zaczynałam od okropnej fryzury i ubrań, w których na co dzień za bardzo nie chodziłam, żeby potem rzeczywiście powrócić do czerni. Pojawiły się czerwone usta, no i pojawiły się dłuższe włosy, moje upragnione dłuższe włosy, więc tak, gorzej być nie może. I teraz tak, od razu odpowiadam na pytanie, bo niektórzy pytają mnie o to, czy będę robiła taki filmik, że oceniam mój pierwszy filmik na YouTube. Generalnie nie jestem w stanie tego zrobić, to po pierwsze, ponieważ nie mam już dostępu do tych filmów w Babskim TV, coś się stało z tym kanałem i nie mam dostępu do tego filmu, a jeżeli miałabym coś takiego robić, to tylko z Akademią Wampirów, a po drugie jestem trochę przeciwna tym filmom, ponieważ to jest takie trochę głupie. Ludzie oglądają te swoje pierwsze filmy i zazwyczaj oceniają je negatywnie, mówiąc: o mój Boże, jak mogłem tak powiedzieć, o nie, to jest masakra, dramat. No kurde, ludzie, cieszcie się, że zrobiliście ten krok, to był pierwszy krok, włączyliście kamerę, zaczęliście paplać, więc po sobie tak idziecie, no, w tych filmach, więc ja nie chcę po sobie jechać. Ja generalnie zbyt często po sobie jeżdżę, żeby jeszcze jeździć po sobie, oglądając taki filmik, więc nie, nie chcę tego robić. Poza tym, czy mogłabym po sobie jeździć? Wtedy nie, to było bardziej zabawne, to jak wyglądałam, jak starałam się mówić, więc dobra, nieważne. Przechodzimy do książek, które przeczytałam w trakcie tego maratonu. Są to tylko 2 książki, jedną jest Akofas Sary J. Maas i to od razu mówię, że to jest klumpik 2018, powinnam nałożyć czarną rękawiczkę, ponieważ jestem totalnie zdegustowana tą książką. Wydaje mi się, że Sara J. Maas nie ma pomysłu na tę serię, że to jest takie odcinanie kuponów od sławy i w sumie naprawdę nic ciekawego, strata czasu, strata pieniędzy, jeden wielki dramat. Jeżeli zaś chodzi o Kirkę, jestem urzeczona tą książką. Urzeczona, bo bardzo spodobało mi się zakończenie. Zakończenie, które jest takie w punkt. Myślę, że ta książka bardzo dobrze też pokazuje to, jak Kirkę zawieszona była pomiędzy światem bogów a światem ludzi, bo niby była boginią, córką Heliosa, ale jednak nie miała takich praw jak tytani, takich mocy. Nie miała też takich mocy jak bogowie olimpijscy. Generalnie, gdyby któreś z nich chciało, to mógłby zmiażdżyć Kirkę, nie wiem, mrugnięciem oka. Także Kirkę, ona była taka zawieszona pomiędzy jednymi a drugimi, bo też nie miała takiego głosu boskiego, miała taki głos bardziej ludzki, przez co ludzie odbierali ją bardziej, widzieli w niej człowieka, a nie Boga, i ona właśnie dzięki temu myślała, że będzie mogła przynależeć do tego świata ludzi, co też nie okazało się takie proste. Także była uwięziona na tej wyspie, gdzie nie miała za bardzo żadnego pola manewru, więc większą część tej książki rzeczywiście obserwujemy sobie, jak ona tam, nie wiem, sobie ziółka robi, czaruje, jakieś takie, no, powiedzmy, że niezbyt ciekawe te rzeczy, tak? Może to niektórych zanudzić na śmierć, ale mi się to podoba. Mi się to podoba, w ogóle to jest niesamowite, bo mówi to osoba, która sięga po książki dla akcji i humoru, którego tutaj nie ma. Ta książka jest taka bardzo metaforyczna, jest tak pięknie napisana, jest taka bardzo spokojna, także myślę, że po Kirkę trzeba... Może tak, sięgając po Kirkę, trzeba wiedzieć, po co się sięga, bo jeżeli oczekujecie od tej książki jakichś takich fajerwerków, zwrotów akcji, czegoś takiego wow, to tego tutaj nie zastaniecie. To jest raczej taka historia, wiecie, wydaje mi się, że Madeleine Miller trudno było opowiedzieć historię Kirkę inaczej, trudno byłoby opowiedzieć, ponieważ to jest taki mało znany mit, w którym też nie za wiele się dzieje, a Madeleine Miller starała się po prostu dać Kirkę głos i za bardzo w tej mitologii nie zmieniać. To ona nie zrobiła tego, co robi Riordan, że on bierze
mitologię i on z tego robi sobie coś swojego, współczesnego, szaleńczego i tak dalej, to po prostu Madden Miller chciała jak najwierniej może odwzorować tę mitologię, dając jednocześnie Kirkę głos, a że Kirkę była taka, na początku była naiwna i bardzo empatyczna, dopiero z czasem gdzieś tam zaczęła się wyrabiać, no to też nie jest jakaś taka pod tym względem porywająca książka, a mimo to piękna, także ja dałam się oczarować Kirkę, będę ją polecać bardzo, ale to bardzo gorąco, w życiu nie powiedziałabym, że była przygłupem, co to nie, więc polecam Kirkę, przekonajcie się sami, czy ta książka was oczaruje, czy nie, mnie oczarowała zarówno okładka, jak i treść, także Kirkę raz jeszcze polecam, a go was raz jeszcze odradzam, no i żegnam was serdecznie, zapraszam was do tego, żebyście zobaczyli jeszcze filmik Bibliomana, jestem ciekawa, jak Wojtkowi poszedł ten maraton, więc w ogóle też ciekawa jestem, jak to zmontował, bo on po prostu szaleje z montażem i zawsze ma takie fajne, zwłaszcza te intra do swoich filmów, takie Anita, też musisz się postarać, bo się po prostu nie starasz, ja nie mam takiej po prostu kreatywności w sobie, tak mi się wydaje, jaką ma Wojtek, więc jestem strasznie ciekawa jego maratonu, tego jak mu poszło, zaraz się może zadzwonimy, zobaczymy ile przeczytał, a potem chętnie sama zobaczę jego filmik, także bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu, może dodam właśnie, czekajcie, a propos Kirkę, przypomniało mi się tak na ostatnią chwilę, jeżeli chodzi o mitologię grecką, otóż w zakładce społeczność na YouTube dałam wam taką ankietę do wypełnienia, do zaznaczenia. Co chcielibyście, żebym teraz przeczytała, bo wyjeżdżam na tydzień do Ełku, będzie to taki czas, kiedy chciałabym sobie poczytać jakieś serie, coś z listy 30 książek na ten rok i chciałabym stworzyć takiego vloga czytelniczego z całego tygodnia, który będzie pewnie ciekawszy niż ten maraton, ponieważ będzie się działo, będę czytała różne książki, będę w różnych miejscach, a nie ciągle w domu z uwagi na pogodę, jest jaka jest, mówi się trudno i żyje dalej, więc tak, chcę przeczytać albo olimpijskich herosów w nawiązaniu do mitologii, albo diabelskie maszyny, dajcie znać, co wolicie, żebym przeczytała, macie czas do wtorku, bo we wtorek jadę do Ełku, więc w poniedziałek wieczorem sprawdzam wyniki albo komentarze pod tym filmem i seria, która zyskała więcej głosów, jedzie ze mną do Ełku i to będzie tydzień czytania danej serii albo Riordana, albo diabelskich maszyn, więc tak. By było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego maratonu, do zobaczenia w moim kolejnym filmiku, trzymajcie się, pa!